Jeszcze niedawno ludzie, którzy uważali, że istoty pozaziemskie istnieją, z góry byli wyśmiewani, a nawet obrażani. Dziś trochę się to zmieniło. Oczywiście dalej mówienie o kosmitach i UFO kojarzone jest ze śmiechem, ale jednak jest to już dużo mniejsza skala. Nawet naukowcy twierdzą, że wszechświat jest tak ogromny i tak mało przez nas zbadany, że możliwości, że gdzieś tam istnieje życie, są naprawdę duże. Warto wspomnieć, że USA coraz częściej publikuje nagrania i dokumenty dotyczące spotkań z UFO. Być może próbują nam małymi krokami pokazać, że temat UFO wcale nie jest zabawny, a pozaziemskie istoty są bardziej realne, niż nam się wszystkim wydaje. Ale choć temat istot pozaziemskich jest niezwykły i fascynujący, to jednocześnie jest też dość niepokojący. Nigdy bowiem nie wiemy, czy te istoty będą do nas pozytywnie nastawione. Kto wie, kim będą istoty, z którymi nawiążemy kontakt. Mogą przecież chcieć przejąć Ziemię albo jej surowce, a może jednak będą chciały naszego dobra. To naprawdę bardzo skomplikowana sprawa i trochę może pozwalać to zrozumieć niesamowity raport, który ujawnia, że technologia istot pozaziemskich jest tak niesamowita i wręcz magiczna, jak tylko możemy sobie wyobrazić. Okazuje się, że to, co potrafią istoty pozaziemskie, może kojarzyć się z jakimiś legendami lub książkami fantastycznymi, bo to, co potrafili uczynić oficerom, jest wręcz mistyczne. Rosyjskie władze prowadziły ogromny konflikt z tajemniczym obiektem UFO. Tak głosi szokujący raport, który zawiera twierdzenia, że z 23 rosyjskimi oficerami po spotkaniu z UFO stało się coś tajemniczego, czego właściwie nie można logicznie wyjaśnić. Wspomniany raport sporządzony został 27 marca 1993 roku. Jest tłumaczeniem amerykańskiej agencji wywiadu. Raport został opublikowany w ukraińskiej gazecie Ternopil Vekhodny. Gazeta donosi, że po utracie władzy przez Michaiła Gorbaczowa w 1991 roku wiele akt Rosjan zostało przejętych przez Amerykanów, w tym 250-stronnicowe dokumenty dotyczące dziwacznego spotkania z UFO. Raport sugerował, że nisko latający spodek pojawił się nad jednostką szkolącą się na Syberii, zanim jeden z oficerów wysłał atak ziemia-powietrze, sprowadzając UFO na dół. Niedługo potem ze statku wysiadło 5 małych humanoidalnych istot z dużymi głowami i dużymi czarnymi oczami. Mówi się, że to wydarzenie przetrwało tylko 2 żołnierzy, którzy opisali, jak po wynurzeniu się z gruzu 5 istot jakby złączyło się w jedno, tworząc coś w rodzaju błyszczącej białej kuli światła, która brzęczała i syczała. Następnie kula rozpadła się, wysyłając potężne strumienie światła, ale to nie było najdziwniejsze i najbardziej niepokojące. To, co stało się z oficerami, które chłodziły te promienie, jest niewiarygodne. 23 oficerów, którzy stali i patrzyli na to niezwykłe zjawisko, zostało w jednej chwili zamienionych w kamień. Powiedzieli, że to wydarzenie przetrwało tylko 2 osoby, które choć obserwowały świetlistą kulę, to jednak byli oddaleni na tyle daleko, że światło ich nie ugodziło. W raporcie napisano, że resztki skamieniałych oficerów zostały przeniesione do tajnej instytucji badawczej pod Moskwą. Specjaliści zakładają, że źródło energii wciąż nieznane ziemianom natychmiast zmieniło strukturę żywych organizmów oficerów, przekształcając ich w substancje, której struktura molekularna nie różniła się od wapienia. Raport ujawnia, że obcy posiadają takie możliwości i technologie, która wykracza poza nasze wszelkie założenia. Wielu badaczy UFO komentujących tą sprawę zastanawia się, czy Rosjanie nie spotkali ludzi gadów. Chodzi tu o istoty wężowe, które według niektórych po cichu rządzą światem i są na Ziemi od tysięcy lat. Wspominają o nich religie świata, np. Biblia, gdy wspomina o wężu, który posługiwał się mową ludzi. Mitologia grecka opisuje natomiast meduzę, której włosy zdobiły węże. Co ciekawe, według mitologii zmieniała ona ludzi w kamień, podobnie jak w historii o obcych, których spotkali Rosjanie. Czy to oznacza, że spotkali oni ludzi gady, a meduza i biblijny wąż to właśnie ludzie węże? Einstein widział pozaziemską istotę. To nagranie ujawniono po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.
Na Księżycu są ludzie, NASA ujawnia nagranie. Link do filmiku na ten temat w opisie.